Triduum Beatyfikacji Ojca Świętego rozpoczęło się dziś w Augustowie. To cykl uroczystości, które będą odbywały się do niedzieli, kiedy nastąpi beatyfikacja Jana Pawła II. Wśród nich była sesja naukowa w drugim liceum ogólnokształcącym. Uczniowie mogli posłuchać wspomnień osób, które towarzyszyły Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki w 1999 roku, kiedy to Jan Paweł II gościł w Ełku, Augustowie i nad Wigrami. Młodzież mogła wysłuchać m.in. księdza prałata Stanisława Wysockiego, ówczesnego proboszcza Ełckiej Katedry, Sławomira Aleksandrowicza, szefa żeglugi augustowskiej, Franciszka Wiśniewskiego, starosta augustowskiego i Stanisława Milewskiego, rolnika z Leszczewa, którego dom odwiedził Jan Paweł II. Spotkanie zorganizowała Danuta Kaszlej, nauczyciel historii i prezes klubu historycznego imienia Armii Krajowej w Augustowie. W 1999 roku papież peregrynował po naszej ziemi. To ci ludzie właśnie mieli to szczęście, żeby spotykać się z papieżem, żeby te spotkania przeżyć też w takim wymiarze indywidualnym. I chcemy, żeby to oni, młodzieży, powiedzieli o swoich przeżyciach, o swoich wspomnieniach, żeby Jan Paweł II zaistniał tutaj jak żywy człowiek. Spotkanie z Ojcem Świętym wszystkim prelegentom zapadło mocno w pamięci. Chociaż miało miejsce 12 lat temu, nadal budzi wielkie emocje, mówi ksiądz prałat Stanisław Wysocki. To tyle w człowieku jest przeżyć tej takiej cudownej świadomości, jaki Ojciec Święty był, jaki jest i jaki będzie dla nas. Więc no co mogę powiedzieć, to był zawsze zachwyt. Takim prawdziwym człowiekiem, pokornym człowiekiem. Zgromadzeni na sesji uczniowie nie mogą pamiętać pielgrzymki Ojca Świętego. Mieli wtedy zaledwie po kilka lat. Wiele o wizycie Jana Pawła II na Augustowszczyźnie wiedzą z opowieści rodziców. Klaudia Dobrowolska przyznaje, że jej mama często wspomina to wydarzenie. Miałam 5 lat, jak papież był na Augustowszczyźnie, na naszych terenach i nie pamiętam tego wydarzenia, ale był bardzo ważnym człowiekiem dla nas. To było wielkie wydarzenie i wszyscy cieszyli się, że przybył i że mogliśmy go zobaczyć. Mam też zdjęcia, jak moja mama się z nim widziała i za każdym razem, jak mi o tym opowiada, bardzo o to przeżywa. Tak jakby to się wydarzyło wczoraj.